do mojego wystąpienia będzie wpływ tych elektrowni wodnych na zasoby wodne w Polsce. I tutaj najpierw to pierwsze porównanie, czyli jaki jest udział procentowy mocy zainstalowanej w polskiej energetyce. Jeżeli spojrzymy tak całościowo na ten graf, to proszę zobaczyć, na te około 47 gigawatów mocy w Polsce, 3/4 właściwie to paliwa kopalne. Połowa to jest węgiel kamienny, no około 18% węgiel brunatny, do tego gaz jak dołożymy, no wychodzi około 3/4. Pozostałe, no to troszkę w przemysłowych też może być paliw kopalnych. Tak więc to można powiedzieć w sumie około 80%. W takim stopniu jesteśmy zależni od paliw kopalnych, no swoich bądź cudzych. No i tutaj zobaczmy, jak to wygląda w udziale procentowym. I tutaj proszę spojrzeć, w ostatniej dekadzie w krajowym systemie elektroenergetycznym maleje udział w energii produkowanej z węgla. I to zarówno tej produkowanej z węgla kamiennego, jak i z węgla brunatnego. Natomiast jeżeli spojrzymy na moce zainstalowane, no to proszę zobaczyć, że wcale to aż tak dobrze, tak różowo nie wygląda, ponieważ mimo zmniejszenia udziału procentowego, to w wartościach bezwzględnych te wielkości albo pozostają stałe, albo wzrastają. Ja tu mam na myśli głównie produkcję energii z węgla kamiennego, która w ostatnich latach wyraźnie wzrosła. No, w węglu brunatnym w zasadzie jest ona na zbliżonym poziomie. Energetyka, jak wiadomo, odpowiada za większość poboru wody w Polsce. W Polsce całkowity pobór wody to jest około 10 km sześciennych, czyli 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, z czego za 7 kilometrów z tego to jest pobór przez przemysł, a z tego około 6 kilometrów to właśnie pobór przez energetykę węglową. Tutaj tak na marginesie chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, mianowicie tutaj u góry mamy pobór wody przez górnictwo, 60 milionów metrów sześciennych rocznie. Tak na marginesie jest to wartość przynajmniej kilkakrotnie zaniżona, bo sam Bełchatów drenuje 5-6 razy więcej wody rocznie niż ta wielkość, która podana jest dla całego górnictwa rocznie. Tak więc też pokazuje, jakby jaka potrafi być wiarygodność danych GUS-owskich. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, no to tutaj mamy przede wszystkim te 87% poboru wody przez energetykę węglową, co stanowi trochę ponad 60% całkowitego poboru wody w Polsce. Jeżeli spojrzymy na ścieki, no to tutaj ilości są mniejsze, no 8, trochę ponad 8 km sześciennych to jest całkowita objętość ścieków. Energetyka odpowiada tutaj też za około 6 km sześciennych. No i tutaj proszę spojrzeć, jakim cudem to górnictwo zrzuca 5 razy więcej ścieków niż wody, którą pobiera. No, to jest właśnie między innymi to. Jest też pewna różnica pomiędzy poborem a ilością ścieków odprowadzanych przez energetykę węglową. Pobór jest trochę większy niż zrzut ścieków. Będę to wyjaśniał później. Natomiast o co chodzi? Większość tej wody to oczywiście są wody przede wszystkim po prostu pogrzane, czyli te właśnie o podwyższonej termice. Spójrzmy teraz na zasoby wodne Polski, jak one kształtują się. Po stronie przychodów w bilansie wodnym mamy opad, który stanowi około 600 mm słupa wody, dopływ z zagranicy, który stanowi 17 mm słupa wody. Z tego po stronie rozchodów mamy parowanie terenowe, około 430 mm i odpływ całkowity, około 190 mm. To są wielkości dla drugiej połowy XX wieku. Już obecnie nieaktualne, o charakterze historycznym. Przekłada się to na określone objętości. I tutaj chciałem się skupić na tym ostatnim wierszu, odpływie całkowitym, bo to są nasze całkowite zasoby odnawialne wód w Polsce. To jest to, co służy podtrzymaniu całej hydrosfery w naszym kraju.
podtrzymaniu przepływu wszystkich, we wszystkich wodach powierzchniowych i podziemnych. I tutaj, jeżeli spojrzymy na tą wielkość, proszę zobaczyć, średnie zasoby odnawialne Polski wtedy w drugiej połowie XX wieku wynosiły około 60 km sześciennych wody. No, 1/6 z tego jest pobierana przez nas, prawda? Więc to są mniej więcej takie, to jest taki udział tej wielkości. Zasoby wodne, które przypadają w Polsce na mieszkańca, są jednymi z najniższych, tak i w Europie, jak i na świecie. U nas one wynoszą średnio około 1600 metrów sześciennych na osobę rocznie. To jest mniej więcej 1/3 średniej unijnej. Przepraszam, ona jest tutaj, to jest te 4,5 tysiąca metrów oraz około 1/5 średniej światowej. My jesteśmy na 5. miejscu od końca w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tą wielkość zasobów wodnych przypadających na mieszkańca. To jest, za nami są takie kraje jak Malta, Cypr, Czechy i Dania. Natomiast są niektóre kraje strefy suchej, takie jak Sudan, Niger, Czad, Australia, które mają większe zasoby wodne w przeliczeniu na mieszkańca niż Polska, mimo że są to kraje strefy suchej. Oczywiście składają się na to dwa czynniki. Pierwszy to wysoka gęstość zaludnienia w Polsce, ale jest też drugi czynnik pewien, taki geologiczny. Polska ma jeden z najniższych wskaźników infiltracji wód od powierzchni terenu do pierwszych poziomów wodonośnych. On wynosi nawet niecałe 20%. To jest jedna z najniższych wartości w Europie. To oczywiście wynika z tego, że na rozległych obszarach kraju mamy ciągłe poziomy glin zwałowych, a poniżej podścielone też mięższymi warstwami iłów miocenskich. To są utwory nieprzepuszczalne bądź bardzo słabo przepuszczalne i to one właśnie utrudniają odnawianie zasobów wód podziemnych, co raczej sprzyja pozostawianiu tej wody na powierzchni terenu, częściowo spływowej, częściowo parowaniu. No i mamy oczywiście zmiany klimatu, które do tego się dokładają. Według pewnych tendencji dla całej Polski opracowanych kilka lat temu, spodziewamy się wzrostu średniej rocznej temperatury powietrza o około 3,5 stopnia w Polsce, z około 7,5 stopnia do około 10,5 stopnia. No mówię tam plus minus, bo te szacunki czasem są bliżej 3 stopni, bliżej 4. Natomiast wielkość, czy suma opadów rocznych powinna pozostać na tym samym poziomie, około 600 mm rocznie. No i właśnie, jeżeli wzrasta temperatura, no to wiadomo, wydłuża się okres wegetacyjny, skraca się zima, a zima jest u nas okresem kluczowym dla odbudowy zasobów wodnych, bo to właśnie w półroczu chłodnym, zwłaszcza z opadów śnieżnych, które powoli tajając zasilają wody podziemne, ale też i wody powierzchniowe, mamy tą odbudowę. Natomiast ten okres się skraca i w efekcie należy się spodziewać zmniejszenia się wielkości tego odpływu całkowitego, czyli tych zasobów odnawialnych z około tych 100, no tutaj z kalkulacji wynika 165, tam było 190 mm, do około 104 mm. Znowu, traktujmy te wartości raczej z przybliżeniem, ale przy takich tendencjach zmian klimatu, jakie mamy obecne, możemy się spokojnie spodziewać zmniejszenia zasobów odnawialnych wód w Polsce o około 1/3 w ciągu 100 lat. I to jest tendencja, która obecnie następuje. Obecnie nasz stopień wykorzystania zasobów wodnych w Polsce przez energetykę to jest te 6 km, co stanowi 10% zasobów odnawialnych Polski. Natomiast ogólny pobór to jest mniej więcej 1/6, około 17%. Sytuuje to nasz kraj pod względem miary stresu wodnego do tej kategorii o średnim niskim stresie wodnym. Ale jeżeli wielkość zasobów wodnych tych odnawialnych pod koniec tego wieku zmaleje o tą 1/3, to przy zachowaniu takiego poboru już trafimy do tej wyższej grupy. Trafilibyśmy wtedy do tej wyższej grupy średnie wysokiej. Z samego faktu zmian klimatu nie musimy nic zmieniać wielkości poboru. Po prostu mniejsza będzie ilość zasobów odnawialnych.
Jeśli chodzi o gospodarowanie wodą, ściekami, no to my tutaj, jeżeli spojrzymy na tą energetykę, z całkowitej ilości, z całkowitego tego poboru, tych 6 km², ogromna większość to oczywiście ujęcia z wód powierzchniowych, z ujęć wód podziemnych raczej nie stosuje się takiego poboru, to jest nieefektywne. Większość wykorzystywana jest oczywiście na potrzeby własne zakładu, ale proszę zobaczyć na tą właśnie różnicę między wartościami, między poborem 6065 a ściekami 5872. Za tą różnicę odpowiada odparowywanie części tych wód właśnie przez chłodnie kominowe. To jest ta różnica tych 100-kilkadziesiąt milionów metrów sześciennych. Ścieki, które wymagają oczyszczania i są oczyszczone, to jest raptem 60-70 milionów metrów sześciennych, no i tylko kilka milionów metrów sześciennych do tego, które wymagają oczyszczania, ale nie zostają oczyszczone. Krótko mówiąc, w stosunku do całości jest to niewiele. Ilościowo jest to niewiele. Później powiem o tym, jakiego to są typu substancje i z jakiego typu oddziaływania możemy się zetknąć. Natomiast tutaj ta charakterystyczna jest ta różnica. No i z czego ona wynika? Jeżeli spojrzymy na zużycie jednostkowe wody, ale na odparowanie, czyli wyłącznie tego typu sposób zużycia wody, to proszę spojrzeć w elektrowniach z otwartym obiegiem chłodzenia na wyprodukowanie 1 MWh energii trzeba odparować około 0,5 metra sześciennego wody. W ten sposób produkujemy około 30 TWh rocznie, co się przekłada na 15 milionów metrów sześciennych wody odparowanej rocznie przez wszystkie elektrownie termiczne w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi o chłodnie kominowe, czyli ten tak zwany zamknięty obieg chłodzenia, tutaj ten wskaźnik jest ponad 3 razy wyższy, bo aż 1,8 metra sześciennego na megawattogodzinę. Ponieważ jednak produkcja prądu z tych źródeł jest też odpowiednio większa, 85 TWh, to ilość wody odparowanej przez ten typ elektrowni jest właściwie 10 razy większa, 153 miliony metra sześciennego. Ta różnica dla roku 2018 konkretnie wyniosła tam 193 milionów metrów sześciennych wody. Powiem tak, w skali kraju to niewiele. Różnica między rokiem suchym a chłodnym jest wielokrotnie większa, zdecydowanie tak. Ale jeżeli przykładowo elektrownia Bełchatów odparowuje średnio rocznie 50 do 60 milionów metrów sześciennych wody z zlewni naprawdę o niewielkiej powierzchni i o niewielkich zasobach, to wtedy w bilansie wodnym takiej zlewni potrafi ona wyrządzić już znaczne szkody, to znaczy wywołać znaczny niedobór. Z jakiego typu zanieczyszczeniami spotykamy się, gdy są one odprowadzane do wód powierzchniowych? Tutaj cztery takie kategorie przedstawiam. Pierwsza to są elektrownie spalające węgiel brunatny. Spośród tego typu elektrowni tylko elektrownia w Turowie odprowadzała te zanieczyszczenia w takich ilościach, że była zobowiązana i raportować je do tego Europejskiego Rejestru Transferu Zanieczyszczeń. I to tylko w pojedynczych latach odprowadzała do wód powierzchniowych ołów, w 2015 kadm, nikiel i ołów, no i w 2017 cynk. Czy to są tony? Nie, to są kilogramy na rok. Tutaj mamy jednostkę. To są kilogramy na rok. W porównaniu do kopalń węgla brunatnego można by powiedzieć, że wygląda to stosunkowo dobrze. Proszę spojrzeć, tutaj właściwie mamy pełną tabelę, cały komplet metali ciężkich w ilościach od paru kilogramów rocznie do ponad 1000 kilogramów rocznie w przypadku cynku dla pojedynczego roku. To jest akurat przykładowo kopalnia węgla brunatnego Juświn 2B. To jest kopalnia Juświn 2B i ona jest położona w Zagłębiu Konińskim, które jest szczególne pod tym względem.
tam większość kopalń na skutek utleniania się węgli brunatnych w złożu i uwalniania tych metali ciężkich do wód dołowych, wraz z tymi wodami dołowymi metale te ciężkie w takich ilościach rocznie odprowadzane są rokrocznie. Nie tylko z kopalni Juzin 2B, ale też z odkrywki Tomisławice, jak i niegdyś z odkrywki Drzewce, Lubstów i tych pozostałych. W przypadku Bełchatowa nie obserwujemy czegoś takiego, to znaczy w pojedynczych latach zdarzały się pojedyncze emisje metali ciężkich. W przypadku Turoszowa praktycznie w całym tym okresie ani razu nie spotykaliśmy się z tak dużymi ilościami, żeby wymagały one raportowania. Niemniej jednak, tak jak mówię, Zagłębie Konińskie ma tą specyfikę, że tutaj właściwie pełen komplet jest w ilościach ponadnormatywnych, zrzucając do wód powierzchniowych. Kolejnym rodzajem inwestycji są elektrownie węglowe z otwartym układem chłodzenia. To jest przykład elektrowni Kozienice. I tutaj proszę zobaczyć, już tylko niektóre rodzaje zanieczyszczeń, zwykle w ilościach kilkudziesięciu kilogramów rocznie, poza cynkiem, który przez większość badanego okresu odprowadzał, który był odprowadzany przez tą elektrownię, najwięcej w 2014, też ponad tonem. Natomiast, ponieważ jest to elektrownia opalana węglem kamiennym, no to emisja jest również chlorków w ilościach po kilka tysięcy ton rocznie, a także anionu fluorkowego w ilości no tam trochę ponad dwóch, tam ponad dwóch, prawie trzech ton rocznie, na rok, ale tylko na jeden rok, oraz fenole. Te specyficzne zanieczyszczenia wynikają no nie tylko oczywiście z samego faktu spalania węgla, ale też i z specyfiki procesów technologicznych. Niemniej jednak spotykamy się w tego typu elektrowniach z jeszcze innymi dodatkowymi rodzajami zanieczyszczeń. Dla porównania podam jako punkt odniesienia przykładową. Jedną z wielu kopalń węgla kamiennego to jest kopalnia Piast na Górnym Śląsku, gdzie spośród tych zanieczyszczeń, które są odprowadzane do wód powierzchniowych, a których jest, zachodzi konieczność raportowania, są to jedynie chlorki, za to w ilościach po kilkaset ton rocznie. Tutaj mamy wielkości wyłącznie tysiącach ton rocznie, czyli to jest kilkaset tysięcy ton rocznie. No, mówimy więc o wielokrotnie większych ilościach. Tutaj z kolei odpowiedzialne jest za to odwadnianie kopalń podziemnych, które wedrują ten węgiel w utworach karbonu, a tam wody podziemne to oczywiście solanki. Stąd tak duże ładunki. Oprócz typowych zanieczyszczeń wynikających ze specyfiki kopaliny mamy jeszcze środki używane do usuwania mikroorganizmów, do biocydy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje, dwie kategorie biocydów. Pierwszy to tak zwane biocydy utleniające, czyli takie, które są stosowane w tych elektrowniach o otwartym obiegu, gdzie one muszą zadziałać szybko się też utleniają i odprowadzane są oczywiście wraz z tymi wodami zrzutowymi. To jest przede wszystkim pod chlorem sodu najczęściej stosowany. Często też jest stosowany dwutlenek chloru, bromek sodu, ale też woda utleniona zdarza się, czy kwas nadoctowy. Oprócz tego również pewne specyficzne związki organiczne, które również są stosowane. To są, powiedzmy, te pewne rodzaje pestycydów. Nieutleniające biocydy są stosowane przede wszystkim w elektrowniach o zamkniętym obiegu chłodzenia i tu mamy ściśle specyficzne substancje, które wiadomo, nie rozkładają się tak szybko jak te w poprzedniej kategorii, ponieważ potrzebne jest, aby one swoją funkcję spełniały przez dłuższy czas, kiedy ta woda dłuższy czas w tym obiegu się znajduje. Dobrze, to jest literatura, którą wykorzystałem do tego wystąpienia. Dziękuję Państwu za uwagę.